Hej, hej, witam was bardzo serdecznie. Tu Elizabeth Iron i zapraszam was na kolejny odcinek z Fallouta 3. Standard. Czym się nagrywa? Czym się nie nagrywa? Czym się gdzie ja się zgubiłam? Nagrywa mi się... tak, ostatnio jak sprawdzam, czy mi się nagrywa, to mi się nagrywa. A jakbym nie sprawdzała, to bym się nie nagrywał. Morał z bajki? Sprawdzaj! Zawsze ci się będzie nagry... Nie, no bo nie chcę mi się tego drugiego monitora włączać, tak szczerze. A ja dalej czekam, aż mi plakaty po... Znaczy... Jak plakaty powieszą... Znaczy nie, no mogłabym sobie sama powiesić, ale... Aha, miałam sprawdzić, czy tych jakoś wpuszczą. Nie, bo to jest kar... Wydaje mi się, że to jest karawan. A nie, bo to była umowa. Czekajcie, gdzie jest ten? Notatki o tych... Mapa... O, właśnie. No właśnie, to jest to dobre miejsce. Jezu, ja już chciałam tam z nożami, z widelcami, z galaretką wparować do nich. Nie wiem, co galaretka by miała pomóc im. Znaczy mi, z nimi. Halo, wpuśćcie mnie. Kochanie, otwórz mi, ja cię proszę. Dziękuję. Hannibal says I gotta let folks like you in. But that don't mean I have to like it. Keep your hands in sight and don't make any sudden moves. I'm coming down to open the gate. Czy maj... Majtki w rękach? Ręce w majtkę. O Jezus, odwrotnie. Nie, to są dobrze. Okej, dobra. Kochanie! Kochanie, nie bij tych młotk. Aha, młotek bije młotka. Przyjemności. Kochanie, dziękuję, że mnie wpuściłaś. Zapomniałaś o moim istnieniu, że ci... Nie no, nic złego jej nie zrobię. Ja chcę piję... Kopa? Kopa Ameryka! Nie, nie ta kopa. Ah, a visitor. Welcome to the Temple of the Union. I'm not going to ask you who you are. For the moment, I don't care. We are all escaped slaves. I need your solemn promise not to betray us to Paradise Falls or the slavers. Until I get that, you cannot leave here. So... Do I have your word? Jak nie wyjdę? Jak nie wyjdę? Halo! Wypuśćcie mnie! Ja już wychodzę! Żegnam. No, Paradise Falls jest to miejsce. To się to miejsce nazywało, co mi się zawsze podobało. Wiem. Nie! Trzeba było... Cześć! Puść mnie! Puść mnie. Ty znasz tam... Ale ja chcę wyjść. Welcome, brother, to the Temple of the Union. Our home is your home. Your past is your own affair, so long as you serve our common good. As a symbol of our trust, here is a key to the gate. O, dziękuję! Co to za kamienna gó... Pewnie tego, Waszyngtona. That's Abraham Lincoln, the great emancipator. We don't know how it came to be here, but it's fitting, don't you think? Piękna dekoracja! Przydałabym się na półce, mogę? For 23 years I was a slave. Ever since I was 14. 6 years ago, I managed to escape from my master. He's been hunting me ever since. When I found the head of Lincoln here, I knew it was a sign for me to help other slaves to escape. I founded the Temple of the Union as a safe haven for runaway slaves everywhere. Pan od pana i władcy... Oj, ciężko będzie. We are trying to make a safe haven for all runaway slaves. We give food and supplies to any that find us and help them on their way. Im tu zamier... Ale komu? We don't have enough room. There's not enough water or food here. But I have a plan. A plan to take over a place that will be a shining beacon of hope for all slaves. Gdzie? Groźnie. I want to move all my people to the memorial site for the great Abraham Lincoln, but I need to know if it's safe. I've heard rumors of super mutants infesting that area, though. We need to send someone to check that out first. No, możemy iść. I was hoping you would help us. The memorial is easy to find. Good luck. One other thing, talk to Caleb. He'll need your help. We can't leave unless he's ready too. Czego potrzebuje? He was a stonemason. It will fall to him to restore the memorial as best he can. He's been pestering me for weeks now to get him some things he needs. I don't have time to deal with him right now. Za kamien... No nie, no to już wiedzieliśmy. Haven't you been listening?
That's Abraham Lincoln, the great emancipator. May the spirit of the great Lincoln protect you. Amen, krzyżycy. O Jezus. Gardło mnie zaczyna z lewej strony boleć tak. O głowie nie. Dawno mnie nie bolała głowa. Halo! Hello! W zeszłym tygodniu. Dzisiaj jest środa. No dzisiaj mam środę. Wy macie środę, ja mam poniedziałek. Więc jak wy to widzicie, to ja już jestem mniej więcej po wizycie od mojego głupiego lekarza. Co mi wymyśli tym razem? Nie, kochanie, to jest stres! Jak cię kur... Piźnem cię, kurde, butem, to będziesz mieć stres. Simone and I will go hunting soon. Probably tomorrow. Nic tu nie ma. Żegnam. Pieska muszę znaleźć, gdzie jest. Fajnie by było. Albo kogoś, żeby się do mnie przytulił. You're new. I'm Caleb. If you're going to be staying a while, I could use some help. Dobra, co? Hannibal told you about Lincoln's memorial? Well, he doesn't just want to live there. He also wants to restore it. Make it so people tell stories about it and the word can get to the slaves. But I can't restore something if I don't know what it looked like. I need a drawing, a photograph of it. Zdjęcie. No właśnie, ale w archiwum może jakimś. Our ancestors honored Lincoln's life with a display in the Museum of History. I'm hoping that a picture of the memorial still survives in there. No, nie, no nie będę pytać o kamienną głowę, a więc masz. Long time ago, 8 years, I think. Three of us escaped during the night. They caught Lisel and John. I made it into the wasteland. Raiders took me in at first. When I heard about this place, I knew I had to come here. Co robisz? My former master trained me in masonry. I fix things. Someday I hope to reattach Lincoln's head to the statue in the memorial. Super glue wam by się przydał w takim razie. Okay. No dobra, porobimy te zadania dla nich. Ale i tak pójdę w stronę, wiecie, tego. Ten znacznik, co postawiłam tam, co mówiłam wam, że domyślna. Że tam jest gniazdo. Czy ja się mogę u was przespać? Bo ja bym chętnie się przespała, bo tak idę. Wiecie. Chętnie bym się przespała, żeby sobie życie odregenerować. Paku, nie będę już. No gdzie? Panie, jakieś wyro takie najłatwiejsze. Dom Hannibal. A gdzie mogę się przespać u was? Magazyn? Dom? No nie, u niej to raczej tak średnio. Ja się mogę przespać. Ja tu nie widziałem, gdzie wy macie miejsca do spanka dla... Dla biedaków. Nie, no nie dla biedaków, ale dla mnie. Może na dole, ale nie sądzę. Halo, mogę się gdzieś przespać, kimnąć gdziekolwiek, cokolwiek. Ja bym tu położyła. Przynajmniej sufit sufit nad dachem. Nad głową. Kochanie, gdzie masz spanie? Rymuje się. No gdzie mnie wpuścić? O, tu mogę się mogę, dziękuję, na godzinkę, zaraz spadam. Dosłownie. Sufit jest. Jakby zaczęło padać, to bym nie miała. Mokro na głowie. To nie? To się liczy. No więc, no... Kurde, no... Nie, nie stresuję się. Za pierwszym razem się stresowałam. Przyznaję się bez bicia, że nie wiedziałam, czego się spodziewać. A teraz jestem żona. Bo gdybym nie miała tych tabletek, tych moich starych tabletek, wiecie, tych, co miałam przepisane... Szponek! Szponek! Ej! Pierwszy nasz szponek! Nie, nie idę do niego. Zapomnijcie, nawet z rakietnicą. A może rakietę na szpona? Kochanie, wyrzutnie rakiet 83, jak je... To tylko raz.
Ej, mamy naszego pierwszego szponka. Chodź tu, kochanie. Wiem, że jest, ale nie wiem, to w Trójce czy w New Vegas jest? Jest, można zrobić sobie z jego łapy broń, taką mele. Jego, tych szponów. Kochanie, nie myśl tyle, chodź. Kochanie, kto cię dopieścił? To nie byłam ja. Jak ci przyleci, cię przytuli, to będziesz miała raz. Że rakiety. O, kogoś ty tam oj, kochanie, poczekaj, dojadę ci jeszcze chińskim. Tak mi przykro. Nie, to się nie liczy. On był już taki ledwo żywy. Właśnie z tej łapy można zrobić. Kogo żeś tu wypie... O, właśnie. Schemat rękawicy szpony śmierci, czyli będę mogła sobie stworzyć. Rozbiera się. No, ej, było coś takiego. Tylko ja nie mam warsztatu. A ile mam kapsli? Mało. Jakieś tak... No, nie zbieram. Jej, nie, to było za łatwe. To było cheaterstwo. Znaczy, ja mu nic nie zrobiłam. Gościu chyba też chciał, wiecie, miał schemat. Chciał sobie rękawicę zrobić taką... Do drapania. Oj, jakby się drapnął, to tylko raz takimi pazurami szpona śmierci, wiecie. Aż przyjemnie. Jakbyście wiedzieli i widzieli mnie, co ja robię, jak mnie plecy swędzą, a nie ma... Nie no, może prawnika nie, że nie ma, ale czasem... No. Nie chodzę do niego, ej, kuźwa, podrap mnie, bo mnie swędzą plecy, no. A, to jest kradziejstwo? Ale chcę zobaczyć, co tu jest. Co tu? Kto tu jest? Kto tu? Jadłodajnia? Widać, że... Ała, masakra. Więc ja... Jak mnie swędzi? Nie mówię o tym głośno. Znaczy, teraz wy wiecie. Będziecie się kuźwa śmiać. No będziecie się śmiać, no sorry, będziecie się śmiać. Gdzieś tu w ogóle jest? Kto tu w ogóle mieszka? Co tu się dzieje? Ktoś w ogóle śpi? A walizka jest pusta. Tak trochę... Zaplecze macie takie... Puste może... Ała. Nie puste, tylko... O. Kim wy? Aha, bandyci. Really, ze mną. Nawet nie trafia. Jakie no, kurde, ja ci... Nie, no i tak mam sporo. No nie umrę, spokojnie, prześpię zaraz obok. Ty to masz, kuźwa, chłopie, celność, naprawdę. Kto mnie bije od... No ty... A tamten gdzie uciekł? Gdzie on jest? Gdzie ten cwa... Jak jeden? Kuźwa, uciekł mi. Więc jak mówię, jak mi plecy swędzą. O, kochanie, dziękuję. Tamtego drugiego jeszcze byś dojechał. Gdzie on jest? Gdzie jest tamten? On uciekł mi. Szkoda. Więc idę po... Bo mam takie, nie wiem, ja używam takiej chochli... Jak taki chochli, co, nie wiem, kluski wyciągam, czy coś takiego. Makaron też czasem. Ale nie, makaron nie, ostatnio w ogóle nie, bo mam takie... Siodełko. Kurde, to się siodełko nie nazywa, tylko takie ten... Sitko, w cudzysłowie. O, żeż ty w życiu, ile tu min jest. Jesus, widzę. Kurde, nie zdążyłam. Jest taką chochlę, taką metalową, czy coś takiego, jakieś takie powiedzmy metalowe. To nie jest metalowe na 100%, ale powiedzmy. Się drapię po plecach. O Boże. No co, no trzeba sobie jakoś pomóc. No jak spędzi to, co ja będę kot i będę się co? Co będę się ocierać? O ścianę.
No ty, cwaniaku, żeś to poszedł sobie. Chyba moja cenność tym karabinem to jest piękna. Bardzo. Więc zrapi się tym chochlom. No bo tak mówię, no co, ścianę się mam ocierać, co ja mam innego wziąć? Nie mam taki drapacz. Są takie drapaczki specjalne właśnie do drapania się po plecach. Nie ma właśnie takiej, więc po co by ty kupować, bo raz na jakiś czas mi... Bo raz na jakiś czas potrzebuję drapania po plecach. Ejku, no co, no taka prawda, no. Prawnika nie zawsze ma pod ręką. No nie, nie zawsze mam go pod ręką, więc... Puste, duża. Posprzedajemy. Zrozumieliście? Mam nadzieję. Posprzedajemy. Będą pieniążki, kapselki. Mech, mech. Ty i twoje drapanie w dziwny sposób. No co? No nic nie poradzę, no. Nie zawsze, ale raz na jakiś czas mi swędzą plecki. No to jeszcze muszę podrapać. O, wyrzutnie rakiet mieliście ładną. Granaty, EM, to bardziej na roboty. Nagle muszę iść po snajperkę, gdzie ja mam, wiecie, snajperkę. Przydałaby się. O, jedzonko, jakie bogactwo. Przyjemności. Ja na razie nie naprawię. Oczywiście, że się prześpimy, jakby ktoś chciał się dowiedzieć. Idziemy na górę, godzinkę wystarczy, tu zaraz ktoś mnie zje. Nie, no nie będzie źle. Jeszcze coś mieli. No właśnie, co w ogóle tu jest za ten audio? Rodzina Kalew, czy... Aha, czy na 5. To jest coś, co powinnam wiedzieć? Pewnie tak. Czemu mi nie chce ten? O. I'll do whatever I can to get inside. My number for the passcode was 7, right? No to jest ten, że gdzieś tam widziała te rakiety i ona do krypty się udawali. Ta rodzina pewnie więcej części gdzieś będzie. Znaczy nie wiem czy tu, ale... Czy ja nie powinnam się przespać do rana? Póki jeszcze mnie nikt nie maca. Tak z 10 godzin? A tu zaraz coś... nie! Dzięki. No więc czekam aż... Znaczy ja mam powiem, no bo nie, antyrama nie. Tą co mam akurat powiedzmy do plakatu z The Walking Dead, to... nie, bo te takie rzeczy... Przylepne. Jesus, nie to słowo. Bo ostatnio żeśmy wieszali tą tablicę moją korkową i no wiadomo, że jest płaska, z tyłu jest płaska ta tablica. Więc bez problemu dało radę, no a miałam iść w ogóle po... Czekajcie, czy jest tu miejsce do teleportacji z powrotem? Tak, wrócę się po karabin laserowy. Bo pistolecikiem... All of us here thank you for everything you've done. For us, for the Wastes. We pulled together and got you this. It's the best we could do. Please take it. With our thanks. Steampack, no dzięki. Certainly. It's the least I could do after all you've done. No więc czasem warto też się wrócić, bo jacyś randomowi ludzie, którym pomogliście, znaczy nie pomogłam jej, nie przypominam się, przychodzą do was, że ej, zrzutkę zrobiliśmy, proszę, masz, weź, idźce. W ogóle jak tam u mnie ten... Bardzo... Paladyn. Aha, no tak, no niestety. Jeszcze sobie skoczymy w jedno miejsce. Czekajcie, to jest karabin to był chyba, nie? Jak to się... No tak, karabin laserowy. Tylko no biednie będzie, bo on jest...
No wiadomo, lepsze obrażenia używa ten ogień fuzyjny. No ale jednak. Stolec schowy i nie wiem, czy te granaty EM nie wrzucę sobie. No nie, no to, że mówiłam, że z tym będziemy chodzić. I nie ma takiej opcji, że nie. Jeszcze udam się, wiecie, do Moiry zobaczyć sobie... Ona chyba ma warsztat. Taki, wiecie, dostępny. Bo ja bym chciała sprawdzić, co ja potrzebuję do tego szponka. Żeby sobie rękawice zrobić. A jeszcze mieliśmy w ogóle tą pakietnicę kupić właśnie u Moiry. Kochanie, masz warsztat. Wiedziałam, że masz warsztat. Ja potrzebuję. Łapasz super klej, skórzany pas, aparat korekcyjny. To wiem, jak wygląda to. Mam skórzany pas, ale aparat korekcyjny to nie jest to takie czarne coś. A Dominika z kapslowej. Pudełko, no to mam. Bomby chyba też mam. Moduł sensora zazwyczaj są w tym. W kuchenkach. Czy światło? Wiem, że gdzieś są. A do shish kebaba wiem, że potrzebuje właśnie bak, światło, ostre kosiarki, a nie ostrza? Hamulec zręczny też. Mniej więcej wiem, gdzie jest hamulec i bak. W tym jednym miejscu. A pamiętasz, gdzie... Nie pamiętam. Nie pamiętam, gdzie to było. Więc akurat do tego plakatu stwierdziłam, że nie, tak jak mówię, powtórzę się, wiem, lubię to robić, powtarzać się. Nie miałam tego więcej, a ty nie było, co to było? Ogień fuzy, nie, wydawało mi się, że miałam więcej, czekajcie. Nie, czekaj, co? Ogień, energii, aha, fuzy, o Jezu, no to było miło. Się skończyło. To są dwie różne rzeczy. Nie pomyślałam, że... To co jest w takim razie na energetyczne, oprócz pistoletu? Nie wiem jak dodatki, bo dodatków nie ma całam, więc o tym wam nie powiem, czy akurat są rzeczy, które wykorzystają mi ten... to ogniwo. Ogniwo energetyczne? Wymyślaj nowe nazwy na amunicję. No ogniwo energetyczne. NN, no skrót. Żeby nie zmieściło im się. Co tam? Muszki muszki. Nie, wy tam się bawcie, ja idę dalej. No więc stwierdziłam, że niebo z tyłu właśnie antyramie są takie wystające. Musiałoby być to coś takiego. Były kiedyś, widziałam takie przylepne. No bo pani władca nie pozwolił, żeby były dziury w ścianach. Nie wiem. Ej, nie rozumiem tego. Przecież to można te ściany potem i tak to będzie remontowane za milion lat. Ten pokój, może. Nie, no może szybciej nie za milion. Dzieci będą na... Nie, no nie. Szybciej. No ale przecież da się. Są szpachle, są głę... Można to wytegować, no. Nie wiem, kuźwa. Nie, co by mu przeszkadzały dziury w ścianach. Takich, których by nie widział na co dzień. Dopiero jakby się ściągało i remontowało, no to okej. Okay. No więc tak jak mówię, no ja chciałam, żeby to przykleić, no. Tą tablicę, no to dobra, przykleiło się. No i okej, dobra, wisi tablica, jest okej, teraz opcja drukowania rzeczy. Znaczy będę drukować na nowo, bo pamiętacie, osoby, które wiedzą. To był koniec... No, koniec zeszłego roku, początek jakoś teraz, 2024. Na ścianie miałam zdjęcia powieszone. Niestety wszystkie prawie czarno-białe. Tam jedne, dwa były takich dziwnych kolorach, no bo wtedy, pamiętacie, ta drukarka, mówiłam wam nawet głośno, że ta drukarka mi drukuje dziwnie. Będę powiedziała, że no, nie drukuje tak, jak powinno.
Pomimo, że ja tylko miałam, jak się wiecie, kupiło, to były te małe zbiorniczki oryginalne z tuszem, z Canona, to to się szybko chyba zużyło, bo to tam naprawdę te malutkie, bo są jeszcze XL. No to sorry, przecież jak, kurde, bo mi mówił, że to tak w miarę ta cena była, że ponoć tak wyliczył, że jak ja bym chciała oryginalne kupić, tak mam zamienniki, jakby chciał oryginalne kupić, to by chyba z 3, 4, 5 razy drożej wyszło za komplet. A za dwa komplety tyle samo, drożej. Znaczy nie tyle samo, tylko drożej jeszcze. Więc mi kupił wtedy, no tydzień temu, no było to. Dwa komplety, dwa zamienniki. No i działają. Tamten niebieski, który mi nie chciał puścić, pokazuje, że jest przekreślony niby ten, jak włączę drukarkę, pokazuje, że jest przekreślony, że jest nie, że nie, nie, nie. Gdzie on poleciał? Że nie pasuje. Może to nie jest to, że go nie ma, że nieodpowiedni i tak dalej, ale drukuje, bo widzę, że chyba przy pierwszym teście, bo przyniósł mi kartkę, pokazał, że puścił niebieskiej faktycznie. No to było widać, bo żem wyciągała zbiorniczek i było widać, że troszkę jest mniej niż było, więc teraz jakbym otworzyła... Ej, już pokażecie mi zjedli. Kto to taki cwa? Paniek, czy to jest jakieś bractwo? Czego wy tu pilnujecie? Znaczy, misiu tu jest, a nie... Ale szpona widziałam! Halo, ślepa nie jestem! No tam leży szpon. Mówiłam, że tu szpon jest. Więc teraz jakbym wyciągła, bo drukowałam w sobotę sobie no dwie rzeczy, takie nieduże, bo tak jak mówię, pan i władca nie chce, żeby były dziury w ścianach, więc wydrukowałam sobie i go pytałam o taśmę klejącą dwustronną. To chyba mam mówię... Mówiłam wam? Nie mówiłam. Gdzieś mówiłam, chyba może na streamie w sobotę. Ja się śmiałam, że no super, kuźwa. Cię głupio pyta, po co mi taśma dwustronna. A po co jest kuźwa taśma dwustronna? Żeby coś przykleić. Bo tam jeszcze chodzisz, pan. Kuźwa, naprawdę, on jak się zapyta o coś, to... Bractwo tu jest, nie? Już to nie jest enklawa. Enklawa by zaraz mnie zjadła. A to są ci czerwoni. A to są wygnani. Kochanie, tylko nie we mnie. Incoming. Kochanie, ratuj moją... Mówi tyłeczek. Tylko nie we mnie rakietą. Kuźwa, mówiłam nie we mnie. Zadowolony, noga mi... Padło, ale za to... Nie, dobra, zaraz sobie naprawimy nogę. Ale chamstwo, nie? No już, no. Nóżko moje już. Ciastka? Smacznego. Więc się kupił, pytał, po co mi taśma... Jezus, naprawdę... Dziękuję, będziemy mieć ten pancerz czerwony. Mniejsza z tym? No mniejsza z tym, kochanie. To co twoje, to moje. Echam z ciebie. No co? No nic nie poradzę. No po... Jeszcze ktoś... Jezus Maria, ty z tym rakietnicą. Boże chłopie. Boże chłopie. No, ale nie, pokazałam mu, wzięłam go... Nie, no nie wzięłam go za twarz i chodź popatrz, o co mi chodzi, bo czasem ja próbuję coś wytłumaczyć, on nie rozumie, ja się wkurzam, bo on nie rozumie i... Tak, Eliska się... Tak, obrażam się, kuźwa. No jak ja mam tam iść, jak mnie zaraz stuknie? Więc akurat to było po streamie i akurat przed Bożem siedziała, renderowała resztę i robiła. To mu pokazałam, ej, po to mi, kuźwa... Nie, no powiedziałam w sumie, po to mi... Tylko, że po to mi ta taśma dwustronna, żeby tu tak ładnie to dookoła chcę sobie wydrukować rzeczy. Znaczy jeszcze nie wiem co, bo to tak
Jak już wydrukuję, to żeby to było, a nie, że ja będę wymyślać, że ej, może zmienię, może tamto, siamto. No ładnie, kuźwa, trafia. Tylko boję się, że ten z rakietą mi zaraz wyskoczy. Nie do mnie, idź tam do niego! Oj, chyba go dojadzie. Really? Ty chcesz w kuźwa, masz pancerz wspomagany, spirt. On ledwo żyje. Nie ma za co. Jest mi pokazał, pokazałam, o co mi chodzi. Jezus ma, naprawdę. Przyroda? Myślałam, że... Pogoda. Zgubił, ja teraz sobie tą wyrzutnię mogę wziąć. Ale już, aha, no bo... Zuzyte, tylko nie wiem, czy to naprawię. Więc mu wytłumaczyłam mu, pokazałam mu... Mojemu jak dziecko trzeba pokazać czasem... Grabie? Jezus. Ale nic nie powiedział, że nie, że... O, skórzany pasek potrzebujemy. O, super klej od razu też sobie weźmiemy. Ale... przyjemności macie. O, bak. O, hamulec to bieremy. Ostrza. Wystarczy przyjść do jednej lokacji i jeszcze to światełko, czy tam co potrzebuje, kontrolne. Ale tu nie, bo tu nie ma tych... Tych... Czy w ogóle jest... Nie, tu nie jestem jeszcze w miejscu, które chciałam być. Jest, to gdzie to... A może w drugą stronę to było? Wiem, że gdzieś to było na takim... A może... Nie tu. Coś tu w ogóle mieliście? Wiem, że gdzieś to było, że jakoś się tam trzeba było dostać do tego miejsca, do... Tylko nie pamiętam gdzie, od kompanii, od szponków tych. Nie szpony, mam na myśli... Szpony śmierci, tylko no... Ci, co jakiś czas nas nękają, powiedzmy. Że przychodzą i... I mają zlecenie na nas, o tak. Tak to ujmę. Wczoraj? No chyba wczoraj byli, nie? Wczoraj mnie chcieli... dostukać. No więc wytłumaczyłam mu... to fajnie będzie... Tylko taki będzie miszmasz, bo najpierw, tak jak mówię, miało być opcja, że... w ogóle to jest krypta 92. Tutaj. Że miało być tylko rzeczy związane z koncertami i tak dalej, i a teraz będzie wszystko i gry, i te rzeczy. Myślę, że tak będzie lepiej. Na około będzie ten, a w środku na tablicy będą te zdjęcia takie... Ale jeszcze mam lewą stronę ściany, więc tam mogę poprzyklejać. Bo przykleić mogę, ale gwoździa nie mogę pić. Kuźwa, czy ja... Aha, no tak. Mieszkasz, to nie jest twoja chałupa, więc tak jakbyś wynajmował. Dosłownie. Dobrze, no nic, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi. Gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach, bym bardzo miło i bardzo mi to pomogło. Jutro kolejny odcinek z Fallouta 3 i Rise of Tomb Raider. Dzięki, cześć.